I uwaga, uwaga, ostatnie miejsce dla mnie w finale. Ej, dzisiaj jest giga dobry dzień. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym dniem w Stumble Guys. Ostatnio udało mi się zdobyć trzecią koronkę, więc plan na dzisiaj jest prosty, powtórzyć ten sukces i zaczniemy pierwszą gierkę Tomasem Skorem, z racji tego, że ostatnio no, był giga szczęśliwym skinem dla mnie, a ja z kolei polecam zostawić like taktyczny, jakiś fajny komentarz. Myślę, że na początek sobie polecimy oczywiście z darmowym spinem, bo czemu by nie? I uwaga, uwaga, co to będzie, co to będzie? To będzie też taka wróżba na dzisiejszy dzień, a dzisiejszą wróżbą jest jeden żeton. No to taka średnia wróżba, bym powiedział, taka no mało optymistyczna, ale może się uda. Wydaje mi się, że no to może oddać generalnie rzecz biorąc. Zobaczymy, co będzie za pierwsza mapa. Wybór map jakby też jest giga ważny, bo jeżeli mi wylosuje jakąś mapę, no na której się średnio sprawdzą, to wiadomo, że te szanse będą o wiele mniejsze, aniżeli na mapie, na której mi idzie giga dobrze. No i mam losowanie mapy. Generalnie jakoś, nie wiem, giga długo się dzisiaj wczytuję. Dzisiaj chyba znowu serwery płoną, jak swego czasu, mam takie wrażenie. Jungle Roll. No dobra, spoko. Lecimy z Jungle Rollem na sam początek. Ok, zobaczymy, czy Tomas Skor był rzeczywiście taki szczęśliwy ostatnio, czy po prostu mi się tamten dzień trafił taki no giga szczęśliwy. Mam nadzieję, że może to kwestia po prostu skilla lepszego, aniżeli dnia, ale zobaczymy. Dobra, skupiamy się. Czy ja muszę tutaj obejść? To chyba tak, wypadałoby chyba obejść to z prawej strony w ten sposób. I teraz hop, przeskoczyć. No i dobra, idzie na razie całkiem nieźle. Teraz skaczymy na tą stronę. Nie ma co się spieszyć, warto tutaj poczekać. Jeszcze raz hopsnąć. I właśnie w tym momencie sobie tu przejść. Ej, ktoś mnie znowu podrzucił, mnie to irytuje. Stało giga irytujące w tej grze. Dobra, hop, hop. Ej, dość sporo osób jest tutaj, więc trzeba się spieszyć. Szybko na metę. Będzie miejsce dla mnie? Będzie, wybiliśmy się tutaj przebojem. Co prawda zająłem jedno z ostatnich miejsc, które było dostępne. No ale no cóż, udało się, to jest najważniejsze. Przechodzi połowa ludzi, więc 16 osób pozostało. No i zobaczymy, która mapa będzie jako druga dzisiaj. Fajnie by było, żeby to była jakaś mapa, którą ogarniam. To powtórzę się, bo jednak jeżeli będzie tutaj słynna kosmiczna mapa, czy no nie, okej, okay, jest okej, okay. Super start jest okej, okay. Dobra. Więc skupiamy się. Tutaj jest najważniejszy początek, jak dobrze zaczniemy, to już potem będzie o wiele lepiej. Więc tutaj trzeba się skupić. Hop. Tutaj już część osób powpadało do wody. I uwaga. Hop. Wow. Dobra. Spróbujemy. Spróbujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Oj, oj, tutaj prawie wypadł. Dobra, wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu uniknąć tych sliderów i tych tam innych rzeczy, które mogą nas potencjalnie zepchnąć. I po prostu spróbować tutaj przejść tę mapę. Bez żadnych udziwnień. Dobra. Hop. 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 O nie! Chciałem powiedzieć, że już jesteśmy w finale, a tutaj na sam koniec. Oberwałem to dwa razy, ale udało się. Przyszedłem jako pierwszy? Nice. No to jesteśmy w finale. Ej, ten Tomas Skor naprawdę oddaje. Ten skin jest chyba dla takich nubków jak ja. Ma jakiś, nie wiem, skrypt wgrany chyba, który powoduje, że no idzie mi znacznie lepiej. Bo inaczej sobie tego wytłumaczyć nie mogę. Dobra, mapa finałowa. To jest bardzo ważne. Myślę, że jak będzie jakiś bot... O, dobra. Chciałem powiedzieć bot bash, to będzie git. Mamy over and under, więc chyba jedna z mniej lubianych przeze mnie map. Ale dobra, skupmy się. Myślę, że przyjdziemy przez to prawe. Oj. No to był zły wybór. Dobra, hop. Jeszcze te indyki głupie są. Najgorzej na świecie. Dobra. Ale może tutaj dużo osób podpada. Dobra, nieważne. To już jest chyba przegrana gierka, tak mi się wydaje. Ale no dobra, walczymy do końca. Nie ma co się poddawać. Może tutaj nie będzie tak źle. Przecież te indyki głupie. Wynocha z tymi indykami. Kto je tu wymyślił? Dobra. No nie udało się. Ale i tak poszło całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, poszło naprawdę giga spoko. Dobra, wychodzimy sobie z gierki. Nie chcemy patrzeć, kto wygrał. Nie interesuje nas to, tak w zasadzie. Ile zyskałem? 20 puch. Jak tam mój Stumble Pass? W ogóle się chyba jutro kończy. Nie, za dwa dni się kończy, okej. Okay. No dobra. No to myślę, że co? Czy sobie zmienimy skina jakiegoś? W sumie ten Tomas Skor oddał tak nieźle.
Ale może... Dobra, na razie go sobie zostawmy. I sobie przejdźmy do darmowego spina. Tak, na pocieszenie. Na otarcie łez dosłownie. Darmowy spin. I mamy tutaj, uwaga... No spoko, 10 gemów. Czy ja mogę coś zakupić? Już mam chyba 70, tak jest, 70. Mogę w teorii zwykłą skórkę, tylko... Czy ja chcę zwykłą skórkę? Raczej nie, chyba. Raczej tutaj lepiej sobie nazbierać na coś fajniejszego. No dobra. Weźmy sobie, na ten przykład teraz zagrajmy czymś innym. Czymś, czym nie grałem dawno, na przykład... Mr. Stumble, o. Albo nie, mamy lepszy pomysł. Mr. Stumblebot. O, to jest całkiem fajny skinek i sobie nim zagramy. Mr. Stumblebot, z tego co pamiętam, też nieźle oddał, jeżeli chodzi o gierkę. Tam mi poszło nim nawet, no, nawet nieźle, z tego co pamiętam przynajmniej. Dobra, mapka jest losowana. I co to będzie, o, to jest pytanie zasadnicze. A mamy tutaj, o, mamy spin go round na początek, więc troszeczkę... wysiłku parkurowego będziemy musieli włożyć w tę mapę. I te nieszczęsne indyki. Kto je tam postawił? Tego nie wiem. Dobra. Hop. Hop. Nie dać się tutaj zepchnąć. To jest jakby podstawa tego wszystkiego. Dobra. My możemy pójść sobie jakoś bokiem? Chyba nie jednak. W ogóle poszedłem ze złej strony z tego co widzę. Powinniśmy iść... O! Zgodnie z tymi strzałkami. A tutaj jakoś szedłem na opak. Ta. O, dziękuję. Ten slider mnie zepchnął dosłownie na tę platformę. Dobra. Hop. Ojojoj. Okej. No i mamy to. Mamy to, udało się. Jest kolejna runda. No i co? Ile osób tutaj przychodzi? Oczywiście klasycznie połowa. I zobaczymy, jaka mapa będzie jako kolejna. Tam jestem giga ciekawy. Może jakaś na odpadanie. W sensie, no tak, na odpadanie. Nie na przechodzenie, tylko na odpadanie. Bo na razie były same takie na przechodzenie, więc musi się tutaj wyrównać. O, fajnie. Cannon Climb. No dobra. Ja na sam początek, jeżeli zdążę, sobie trochę... O, tę kamerę przesunę. No i lecimy z tematem. Dobra. Hop. Jest git jak na razie. Jest giga git. Dobra. Jest spoko. Trzeba omijać te tutaj. O, te kule. Dobra, pełne skupienie. Szybko w tym kierunku. Nie dać się zepchnąć. I uwaga, uwaga, ostatnie miejsce dla mnie w finale. Ej, dzisiaj jest giga dobry dzień, bo... Wszystkie gry jakie grałem to jest finał. W zasadzie zagrałem dwie, ale zdarzało się tak, że potrafiłem zagrać 5 i odpadałem na samym początku, więc to jest, no, naprawdę dobry prognostyk. Mapą finałową na dzisiaj będzie... O! Bot Bash! Ostatnio na Bot Bash udało się zdobyć koronkę, więc teraz pełne skupienie. Weźmy tak troszeczkę tę kamerę, o, w ten sposób. No i co? I taktyka taka sama jak ostatnio. Czyli nie przepychamy się z innymi. Może trochę w tym kierunku bardziej. I czekamy, aż pierwszy hydran tutaj wystrzeli. O, już widzę, który to będzie. Dobra, dobra, dobra. Teraz podążamy za nim. I też dodatkowo... Ojojoj. Dobra, udało mi się wrócić. Jest git, jest git. O, te boty tutaj są... niezbyt miłosierne dla mnie, że tak powiem. Ale git. Stało tylko 3 graczy. Dobra. Uff. Jest git, jest bardzo dobrze. Jestem pomiędzy tymi hydrantami. Tylko fajnie by było, jakby moi oponenci w końcu odpadli. No niestety, nie udało się tym razem, ale było blisko i wydaje mi się, że poszło naprawdę giga dobrze.